Powiem tak, wszyscy jesteśmy w dużym napięciu, czy otwieramy dzisiaj metro, czy nie. I powiem Państwu tak, nie przetniemy tego dylematu wcale w tym momencie, ponieważ do tej pory tego jeszcze nie wiemy. To znaczy, myślę, że będziemy działać w takim duchu, żeby być naprawdę super zgodni ze wszystkimi wymogami i przepisami, że traktujmy na razie stację Bemowo jako stację, która nie ma pozwolenia na użytkowanie. W związku z tym zaprosimy Państwa oczywiście po naszym briefingu do zwiedzania i przejazdu metrem, ale w kaskach i w kamizelkach, ponieważ jesteśmy formalnie rzecz biorąc na placu budowy. Stacja Ulrychów, z tego co udało nam się dowiedzieć, ma już pozwolenie na użytkowanie, więc być może nawet uda nam się spotkać tam jakichś pasażerów. Dzień dobry Państwu. Pozwólcie, że zanim powiem kilka słów o metrze, to powitam panią komisarz Ferreira. Bardzo się cieszę, że jest z nami pani komisarz. Pani komisarz odpowiada za politykę regionalną. Jest olbrzymim sojusznikiem wszystkich tych, którzy potrzebują pieniędzy na rozwój regionalny. Dziewiąta dzielnica, do której dotarło metro, dwie stacje Bemowo-Ulrychów, dzisiaj będziemy mogli zobaczyć. Rzeczywiście, dosłownie w momencie, kiedy prowadzimy tę konferencję prasową, czekamy na ostatnie podpisy, na ostatnie pieczątki. Podziękowania dla pana wojewody, że udało się ten proces przyspieszyć. Rzeczywiście kochamy na zimne, w związku z tym prawdopodobnie jeszcze po raz ostatni zejdziemy na dół w kaskach, ale metro zacznie funkcjonować. Miejmy nadzieję, że jeszcze dzisiaj będą mogli normalnie nim pasażerowie pojechać. Bardzo się z tego, drodzy Państwo, cieszę. No ale dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy mieli okazję cieszyć się tymi dwoma stacjami, tym, że metro właśnie tutaj się pojawiło. Kilka ważnych danych, a mianowicie po pierwsze, jeżeli chodzi o te trzy zatwierdzone projekty dotyczące budowy drugiej linii metra Warszawa uzyskała z Unii ponad 7 miliardów złotych, więc widzicie Państwo, jak to olbrzymie pieniądze. Z nowych stacji, które dzisiaj będziemy mogli zobaczyć, szacujemy, że w ciągu roku skorzysta ponad 40 milionów pasażerów, więc widzicie Państwo, jak to niesłychanie odciąży również ruch w stolicy. Ze stacji Trocka pasażerowie dojadą w ten rejon dosłownie w przeciągu 30 minut. Druga linia wydłuża się o 2,5 km tuneli za stacją Księcia Janusza. No i oczywiście również dbamy o otoczenie tych stacji. Ponad 300 drzew, 20 tysięcy krzewów. Bardzo się, drodzy Państwo, z tego cieszę. Jak ten się dzieje? Super organizacja. Nie, no wiesz, jakoś od rana coś. A nie po prostu już odebrał? Czasami nam budowa dróg jest, nie? Że najpierw czego nie ma. Uwaga, pociąg, kierunek Bemowo. Środka na galerii peronu. Taki pełny.
Proszę odsunąć się od krawędzi peronu.